Witam. Odcinek 11 to ty tworzysz swoją rzeczywistość, jest kulminacją wszystkich innych odcinków. Te wszystkie kawałki puzzla nagle ułożą się w całość. Mechanizmy tworzenia swojej własnej rzeczywistości nie są bardzo skomplikowane, ale zrozumienie, ułożenie tej wiedzy, tego mechanizmu w logiczny proces pozwoli ci na bardziej świadome tworzenie swojej pożądanej rzeczywistości. Do zobaczenia za chwilę. Pa! W odcinku W3 dowiedzieliśmy się, że wszystko jest energią i wszystko jest wibracją. Więc świat, w którym żyjemy, jest wibracyjny. I my interpretujemy, tłumaczymy te wibracje za pomocą naszych fizycznych zmysłów w obraz, w dźwięk, w smak, w dotyk. Wszystko to, co odczuwamy naszymi fizycznymi zmysłami. Więc żyjemy w świecie wibracyjnym, gdzie to, co my odbieramy naszymi fizycznymi zmysłami, staje się naszą fizyczną rzeczywistością, tą namacalną rzeczywistością. Dlatego jak drzewo upada w lesie i nie ma tam nikogo, kto mógłby to usłyszeć, upadające drzewo nie wydaje dźwięku. Bo żeby był dźwięk, musi być ucho, które odbierze wibrację i zinterpretuje ją jako dźwięk. Żeby był kolor, musi być oko, które zinterpretuje częstotliwość wibracji danej rzeczy, przez co zinterpretuje kolor. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, jak to wszystko działa, bo ten odcinek byłby dużo za długi. Jeżeli chcesz naprawdę wiedzieć, jak to wszystko działa, to jest takie narzędzie jak Google, gdzie możesz znaleźć absolutnie wszystko. Dowiedz się, odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego niektóre rzeczy są czerwone, dlatego są niebieskie, dlaczego niektóre są zielone. I dojdziesz do wniosku, że wszystko jest wibracją, wszystko wibruje na danej częstotliwości i my, naszymi fizycznymi zmysłami, nie robimy nic innego, niż interpretujemy tą wibrację i budujemy sobie mentalny obraz naszej fizycznej rzeczywistości. I dlaczego ja o tym mówię w tym odcinku? Dlatego, że wszystko jest wibracją i że ty interpretujesz wibracje swoimi zmysłami, ale tylko wtedy, jeżeli poświęcisz temu danemu obiektowi, tej danej wibracji, swoją uwagę. Więc to, czemu poświęcasz uwagę, to interpretujesz wibracyjnie. Przynajmniej w formie fizycznej. Bo tak naprawdę ta fizyczność, która cię otacza, jest naprawdę 1% twojej rzeczywistości. A to dlatego, że może być tylko w jednym miejscu w tym samym czasie, fizycznie. Możesz mieć 10 domów, ale tylko w jednym możesz mieszkać w tym samym momencie. Możesz mieć 14 samochodów, ale tylko jednym możesz jechać w tym samym momencie. Więc ta fizyczność, która nas otacza, nie jest aż taka rozległa. Wszystko to, co jest poza zasięgiem naszych fizycznych zmysłów, nie jest naszą fizyczną rzeczywistością, jest naszym mentalnym obrazem. Twój mentalny obraz świata i twojej rzeczywistości i może najważniejsze, samego siebie, jest zbiorem wszystkich twoich wierzeń aktywnych w tobie. I oczywiście są wierzenia, które cię bardzo służą i są wierzenia, które cię bardzo ograniczają, ale wierzenia mają to do siebie, że stają się dla nas prawdą. I nieważne, czy służą, czy nie służą, stają się częścią naszego doświadczenia. Dlatego to, w co wierzysz, kim naprawdę jesteś, jest bardzo kluczowe. Bo jeżeli wierzysz, że nie możesz, to masz rację. Jeżeli wierzysz, że możesz, to też masz rację. A to wszystko przez prawo przyciągania. W odcinku W7 mówiliśmy o mechanizmie, jak działa prawo przyciągania, jak prawo przyciągania nie robi nic innego, jak dobiera do siebie częstotliwości wibracji, ponieważ wierzenie jest w sobie aktywne, ma silne momentum, ono się nie może nie zamanifestować, bo prawo przyciągania ci nie pozwoli na jego niemanifestację. Jeżeli na przykład wierzysz, że są złodzieje, którzy bardzo chcieliby ukraść coś z domu i instalujesz alarm w domu, bo się boisz tego włamania. Potem słyszysz historię, że 3 domy obok na tej samej ulicy ktoś się komuś do domu włamał i coś ukradł, instalujesz drugi alarm. To twoje
to twoje wierzenie, to twoja obawa przed włamaniem staje się coraz bardziej aktywna i momentum staje się coraz większe. I nieważne, ile alarmów byś nie zainstalował w swoim domu, dopóki to wierzenie jest aktywne, musi się zamanifestować w swojej rzeczywistości. I to niekoniecznie w formie włamania do twojego domu. Bo możesz sobie zainstalować 4000 alarmów w domu, a ktoś ci się może włamać do pracy. Ktoś ci się może włamać do samochodu. Ktoś ci może ukraść telefon. Bo w prawie przysięgania zawsze chodzi o emocje. Więc jeżeli boisz się, nie boisz się samego włamania, boisz się tych emocji, które jemu towarzyszą. Boisz się tej bezbronności, która temu towarzyszy. Boisz się tego uczucia straty, ciężko zapracowanych pieniędzy, domu, samochodu, cokolwiek. Więc w prawie przyciągania zawsze chodzi o emocje, zawsze chodzi o wibrację. Więc jeżeli boisz się włamania do domu, instalujesz 10 tysięcy różnych alarmów, to wibracja tego negatywnego zdarzenia jest w tobie aktywna i zamanifestuje się tak czy inaczej, wcześniej czy później. Więc to, co wierzysz, jest istotne. Z drugiej strony, jeżeli jesteś taką osobą jak ja, która wierzy w to, że absolutnie wszystko zawsze na dobre ci wychodzi, jeżeli jesteś osobą, która rozumie, jak negatywne zdarzenia, okoliczności, emocje, jaką mają w sobie moc kreacji, moc tworzenia, to nie przejmujesz się tym, że ktoś ci może coś ukraść. Nie przejmujesz się tym, że ktoś ci może coś gdzieś się włamać. Bo jakiekolwiek negatywne zdarzenie ty postrzegasz jako iskrę kreacji. Ktoś mi ukradł telefon. Fantastycznie, widocznie czas kupić nowy. I ta różnica między tą osobą, która boi się włamania, a tą osobą, która jest absolutnie przekonana, że wszystko na dobre jej wychodzi, ta różnica między jednym podejściem a drugim jest niczym innym niż percepcją. Drugim aspektem tworzenia twojej rzeczywistości jest czas. Od czasu nie można uciec. Nie jest to odcinek o tym, że czas nie istnieje, bo czas jest tylko koncepcją i percepcją. Natomiast na potrzeby tego odcinka muszę wspomnieć o tym, że przeszłość nie istnieje, przyszłość też nie istnieje, istnieje tylko wieczne teraz. Wieczne teraz. Przyszłość nie istnieje, istnieje tylko jej wyobrażenie. Przeszłość nie istnieje, istnieje tylko jej wspomnienie. Jeżeli to jest tu i teraz, wszystko to za tobą jest mentalnym obrazem, wszystko to przed tobą też jest mentalnym obrazem. W odcinku W10 rozmawialiśmy o tym, że wszystko jest percepcją i nie wiem, czy pamiętasz, ale rozmawialiśmy tam o tym, co wpływa na twoją percepcję. Jednym z tych czynników, który ma ogromny wpływ na twoją percepcję, jest to, jak się czujesz. To są twoje emocje. O emocjach rozmawialiśmy w odcinku W5. Tak szybko wracając do odcinka W5, emocje odczuwasz w każdej sekundzie i emocje to jest różnica między wibracją twoją, a wibracją twojego inner being. Im ta różnica jest większa, tym bardziej negatywne emocje odczuwasz. Im ta różnica jest większa, tym bardziej oddalasz się od wibracji absolutnej miłości, w której zawsze jest twój inner being i który zawsze na wszystko patrzy z perspektywy absolutnej miłości. Więc emocje mają wpływ na twoją percepcję. Jeżeli czujesz się gorzej, świat, który cię otacza, ten mentalny obraz świata, który cię otacza, staje się bardziej szary. Jesteś bardziej nieufny, bardziej się boisz. Nie potrafisz znaleźć radości w życiu. Im bliżej jesteś wibracji swojego inner being, tym bardziej jesteś autentyczny, tym bardziej jesteś sobą, tym bardziej widzisz świat w kolorowych kolorach. W różowych kolorach. Łatwo ci znaleźć radość, przyjemność z życia, z każdego momentu, z każdej chwili, z każdego oddechu, z każdego kubka kawy. Podsumowując, to jak się czujesz ma ogromny wpływ na twoją percepcję, która wpływa na twoje wierzenia, które zawsze się manifestują, bo nie ma wyjątku od prawa przyciągania. W odcinku W7 mówiliśmy o prawie przyciągania i że prawo przyciągania nie robi nic innego niż dopasowuje wibracje. Jeżeli jesteś na niskiej wibracji, to przyciągasz zdarzenia, okoliczności, ludzi na podobnej wibracji. Nie zawsze na tej samej, na podobnej,
na podobnym spektrum wibracyjnym. Jeżeli jesteś na wyższej wibracji, przyciągasz ludzi, zdarzenia, okoliczności na wyższej wibracji, które dają ci większą przyjemność. I tutaj wchodzimy w taki element, że trochę gonimy własny ogon. Bo jeżeli jesteśmy na niskiej wibracji, przyciągamy zdarzenia, ludzi, okoliczności na niskiej wibracji, to nas tylko utwierdza, że te wierzenia, które nas trzymają w niskiej wibracji, są prawdą. Więc żeby ten schemat, przełamać, trzeba zrozumieć, jak to działa i trzeba świadomie zidentyfikować negatywne wierzenie i zastąpić go pozytywnym wierzeniem. Wierzeniem, które jest w zgodzie z twoim inner being. Wierzenie, które cię uwalnia, a nie trzyma w klatce. Ale o wierzeniach, negatywnych wierzeniach i jak sobie z nimi poradzić, oczywiście będzie inny odcinek. W tym chciałem skupić się na tym, jak to ty tworzysz swoją rzeczywistość. Więc sprawę przyciągania jest tak, że ono ci udowodni, że zawsze masz rację. Co byś nie wierzył, zawsze masz rację. Prawo przyciągania udowodni ci, że nie działa. Prawo przyciągania udowodni ci, że nie istnieje. Prawo przyciągania udowodni ci w drugą stronę, że absolutnie nie ma żadnego wyjątku. Więc w to, co wierzysz, jest absolutnie kluczowe w tworzeniu twojej rzeczywistości. Czyli ten mentalny obraz, bo te wierzenia nie są fizyczne, nie się ich dotknąć, to jest ten twój mentalny obraz. To jest to, jak ty postrzegasz siebie i jak postrzegasz środowisko, w którym żyjesz. Ludzi, którzy cię otaczają. Bo to kreuje twoją rzeczywistość na poziomie wibracyjnym. Więc reasumując, to, co wierzysz i to, jak się czujesz, decyduje o twojej percepcji. To, co wierzysz i jak się czujesz, jest ze sobą połączone, bo pamiętaj, że wierzenie jest niczym innym niż myślą, którą praktykujesz. Myśl skutkuje częstotliwością wibracji, która ci mówi o twojej emocji, która znowu, nabierając swojego momentum, staje się twoim uczuciem. Więc jest to taki trochę dwie strony medalu. Trochę jak dwa końce kija. W to, co wierzysz i w to, co czujesz, decyduje o twojej percepcji. Twoja percepcja decyduje o twoim mentalnym obrazie samego siebie i środowiska, świata, w którym żyjesz. Teraz jest pytanie, jak ten mentalny obraz tego świata i tego ciebie ma się do wibracyjnego wszechświata? Wibracyjnie wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś i pragnąłeś, istnieje. Bo w odcinku W6 mówiliśmy o niesamowitej, kreatywnej mocy negatywnych emocji. Że z każdej negatywnej emocji wybucha wulkan tworzenia. Że zawsze odczuwając coś negatywnego, tworzymy wibracyjnie coś dokładnie przeciwnego. I wspomniałem tam o tym swoim, ten desire.com, to jest ten wibracyjny Amazon, w którym wszystko to, czego kiedykolwiek pragnąłeś, istnieje. Jest w różnych fazach rozwoju. Trochę jak to nasiono w tym polu, ono potrzebuje czasu, żeby się rozwinąć, wziąć bło, potem w roślinę, w kwiaty i dać owoc. Więc wszystko to, czego chcesz, istnieje na swoim etapie. Niektóre z twoich pragnień potrzebują jeszcze czasu, żeby dojrzeć. Niektóre są już gotowe do zbiorów. I ty musisz zakumulować odpowiednią ilość wibracyjnego pieniądza, żeby zrobić checkout z tego sklepu. A jak zakumulować wibracyjną walutę? Tutaj dochodzimy do wspólnego mianownika. Dochodzimy do wspólnego mianownika wibracyjnej rzeczywistości i twojej mentalnej rzeczywistości. Wspólnym mianownikiem wibracyjnej i mentalnej rzeczywistości jest to, jak się czujesz. Bo pamiętaj, że uczucia, emocje są rezultatem twojej wibracji. Wszystko, czego kiedykolwiek pragnąłeś, pragniesz i będziesz pragnął, pragniesz tylko dlatego, że wierzysz, że mając to, doświadczając to pragnienie, poczujesz się lepiej. Czyli wszyscy szukamy fajniejszej emocji, wyższej wibracji. I kluczem do akumulowania tej wibracyjnej waluty jest to, jak się czujemy. Tą wibracyjną walutę możemy nazwać tak naprawdę silnym momentum wyższej wibracji, silnym momentum wyższej emocji, silnym momentum pozytywnej emocji, silnym momentum mojego samopoczucia.
Na starej stronie miałem taki slogan Get happy, stay happy and great things will come your way. Na nowe trochę to ukróciłem na Get happy, stay happy, ale to jest cały klucz. Teraz, żeby bardziej świadomie tworzyć swoją rzeczywistość, musisz zakumulować wibracyjną walutę wyższej wibracji, pozytywnych emocji, lepszego samopoczucia, bo ona jest kluczem do tego checkoutu w tym twoim desire.com, do rzeczy, które pragniesz w swoim życiu. Bo nie ma wyjątku od prawa przyciągania. Prawo przyciągania, jak pamiętasz, dopasowuje wibracje. Jeżeli wibracja na przykład nowej pracy jest tutaj, a ty wibracyjnie, twoja obecna praca wibracyjnie ściąga cię tutaj, to jest to ten dysonans. Nigdy się nie spotkacie w tym samym miejscu. Więc żeby twoja nowa praca przesiąkła z wibracyjnej rzeczywistości do twojej fizycznej rzeczywistości, do twojej mentalnej rzeczywistości, musisz zebrać odpowiednią, zakumulować odpowiednią ilość wibracyjnej waluty, która podniesie cię tutaj. I ponieważ 99% twojej rzeczywistości to jest twój mentalny obraz, podnoszenie wibracji też jest mentalnym ćwiczeniem. Ale o tym może w kolejnym odcinku. Reasumując, to ty tworzysz swoją rzeczywistość. Pamiętaj, że to, w co wierzysz i jak się czujesz, jest absolutnie kluczowe w tworzeniu twojej rzeczywistości, bo wszystko jest percepcja. I nie ma ucieczki od prawa przyciągania. To tyle na tyle. Do zobaczenia. Pa!